Natura tak dziwnie stworzyła, że w przyrodzie nie ma równouprawnienia. Natomiast przemądry Homo sapiens wpadł na pomysł, żeby doprowadzić do równouprawnienia. No może to w tym była jakaś idea, że mają być równe prawa. I kobiety z tego skorzystały i mają prawo nosić spodnie. No. Mają prawo, nikt tego nie zabrania. Niestety, ale to zostało. Kobiety mają równe prawa, czyli takie kobiety mają prawo również kląć, jak szewc, rzucać mięsem albo gównem. Mają prawo, bo są kobietami równouprawnionymi. Kobiety mają do wszystkiego prawo. Mają prawo mieć rację. Kiedyś nie miały. Jeszcze tak niedawno, Boże, to były piękne czasy. Nie miały racji. A teraz mają prawo mieć rację. Kobiety mają prawo prowadzić samochody. Kiedyś to siedziały obok kierowcy. Zachwycały się krajobrazem. Ewentualnie obierały jabłuszko i podawały biednemu kierowcy, żeby mógł coś schrupać w czasie podróży. A teraz nie. Teraz same prowadzą. Kiedyś kobiety miały możliwości być noszone na rękach. Teraz same noszą. Nie tylko dzieci i zakupy. Wiele rzeczy noszą na barkach, na rękach, równouprawnienie, piękna rzecz, piękna rzecz. Kobiety kiedyś miały prawo pokazać tu i ówdzie jakąś piękną cząstkę swojej osobowości, fizjologii. I to podniecało każdy skrawek. To było przecudne. Kobiety w swojej delikatności miały prawo się uśmiechnąć. Miały prawo, ale to się zmieniło. Jest równouprawnienie. I kiedyś te kobiety tak nas podniecały, nas facetów heteroseksualnych, nas tak podniecały tą swoją kobiecością. A teraz mają równouprawnienie i w większości wcale mnie nie ruszają.